Panie Andrzeju, a tak szczerze, jak wyszło? Wyszło nieźle. Nieźle, ja myślałem, że wygrasz być może przed czasem, ale on pokazał dobre doświadczenie i bohaterstwo, no bo 8., 9., 10. runda to on już jechał na ambicji. No już jechał na ambicji. Na ambicji i to brawa też dla niego. Co za fantastyczna noc u boksu. Tu będą padać bomby największego kalibru. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Paweł Augustynik, po znakomitym debiucie w grupie Queensberry Polska, powiedz przede wszystkim, jak Ci się tu podobało? Ty urodziłeś się w Wałbrzychu, wychowywałeś się w Anglii i teraz wróciłeś do Polski, do tego wspaniałego zamku, który ma 700 lat i tutaj debiutowałeś. Jak, najpierw zacznijmy od otoczenia, jak Ci się podobało? Otoczenie, no przepiękne, no, na takiej gali wystąpić to jest marzenie, po prostu marzenie mi się spełniło, ale tutaj nie stopuję, dalej idę. Pierwsze marzenie się spełniło, wygrałeś z Dariuszem Sękiem, tak. Twoje 12 zwycięstwo, pozostaje już niepokonane, zdobyłeś pas WBC International Silver, co Ci awansuje już do rankingów WBC, co dalej? No co dalej to nie wiem co dalej, pewnie jakieś następne walki jak to było, nie? Ale pewnie to jest pytanie do mojego menadżera i do Francisa Warrena, no, i do Mariusza Gawczyka. Ale już jesteś gotowy na najlepszych polskich bokserów w wadze półciężkiej, między innymi na Ślusarczyka, Matyję, no jak? Szczerze powiem, że ze Ślusarczyka na Czyżyka mogę spokojnie startować, ale wydaje mi się, że z Pawełem Stępniem może to jeszcze muszę jeszcze poczekać. Za daleko. Jeszcze muszę poczekać. Nie, mogę wyjść, mogę z nim wyjść do ringu, ale żeby wygrać, jeszcze potrzebuję doświadczenia takich właśnie walk jak z Dariuszem Sękiem. Czy czyli w lutym znów w pałacu, tutaj w zamku Gniew zobaczymy Cię? Tak, zobaczymy. A no powiedz, to teraz tak, wracasz do Anglii i co będziesz robił? Trenował czy też będziesz pracował? Szczerze, u mnie jest tak, że jak wrócę, zależy ile będę miał tygodni do następnej walki. Bo po prostu nie chcę siedzieć w domu, nie chcę się po prostu przytyć. Popracuję trochę, będę trenował cały czas, raz dziennie, a potem jak jakaś walka przyjdzie, to będę miał normalnie obóz przygotowawczy i nie będę w ogóle pracował, bo mogę sobie pozwolić, bo mam dobrych sponsorów. Tak? Tak. Wszystko jest w porządku? Tak, wszystko jest w porządku. Tak naprawdę w ogóle nie muszę pracować. Ale tak jak mówię, dla głowy coś innego zmienić trochę zawsze jest dobrze. Miałeś przeciwnika na deskach, ale nie wykończyłeś go. No troszeczkę tam Przemek, Saleta, mistrz Europy były. Zwraca uwagę, że pod koniec już troszeczkę też byłeś zmęczony. Te ciosy wkładałeś już dużo energii, ale nie było efektów. Nie było efektów. Wydaje mi się, że to właśnie jest doświadczenie. Dariusz Sęk dzisiaj pokazał, że możesz być dobry cios, ale po prostu dobrze zacząłem. Myślę, że bardzo dobrze zacząłem, ale potem właśnie się nastawiłem na knockout i chciałem go skończyć i nie wyszło. Proszę Państwa, nowa nadzieja polskiego boksu. Mam nadzieję. Paweł Augustynik. Panie Andrzeju, a tak szczerze, jak wyszło? Wyszło nieźle. Nieźle, ja myślałem, że wygrasz być może przed czasem, ale on pokazał dobre doświadczenie i bohaterstwo, no bo 8., 9., 10. runda to on już jechał na ambicji. No już jechał na ambicji. Na ambicji i to brawa też dla niego, bo taka walka była Ci potrzebna. Zobaczyłeś, że jeszcze trochę potrzeba, że jeszcze musisz się pouczyć. Wygrałeś fajne doświadczenie i no, trzymam kciuki, żeby Ci się udało. Dziękuję bardzo. Trzyma się. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Pas WBC Silver International to do Ciebie dopiero początek, pamiętaj. Dopiero początek. Dziękuję bardzo. Dzięki.